Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj udamy się w głąb dżungli i polecimy tam helikopterem badaczy, żeby obserwować gorylę. ...881 elementów za 430 zł katalogowo. Oczywiście zachęcam Was do sprawdzenia niższej ceny w Alto. Co do samej konstrukcji. Helikopter jest podobny już do innych tego typu konstrukcji. Wiadomo, że zmieniają się kolory, zmienia się nieco konstrukcja, ale sama koncepcja jest podobna do tego, co znamy z lat ubiegłych. No ale na pewno nie znamy goryli, a te pojawiają się dwa w formie dorosłej i jeden młody. Możecie też sobie młodego goryla uzupełnić o więcej sztuk, jeśli będziecie kupować polibagi, bo też ostatnio pojawił się polibag z młodym gorylem. A tak wygląda pudełko. No i co do samego pudełka, muszę powiedzieć, że od razu zachęca do tego, żeby sięgnąć po to, co znalazło się w środku, bo kurczę, czy to były wcześniej słonie, czy to teraz są goryle, to takie duże zwierzęta od razu tak dają lekki sygnał w głowie, ej kurczę, one są naprawdę fajne i można powiększać takie osobiste, klockowe zoo. Mam nadzieję, że goryle wypadną całkiem sensownie i że będą powodowały, że będę chciał mieć takie małpie stado. Bo najczęściej tak z tymi zwierzętami jest. Były lwy, był ostatnio tygrys i jakoś tak te klockowe zwierzęta powodują we mnie taką nutkę powrotu chyba do dzieciństwa i mam ochotę wtedy się po prostu tak tym pobawić. No ale zobaczymy, jak zestaw będzie prezentował się w całości, więc idziemy tam i otwieramy pudełko. Jak możecie zobaczyć na pudełku, goryle mają co jeść, bo na drzewie, po którym jeden z goryli się porusza, rosną jakieś egzotyczne owoce. Nie wiem, czy to jest jeszcze niedojrzałe mango, czy może jeszcze coś innego, ale zadbano tutaj nawet o taki detal. Jest motylek, jest pająk, naprawdę tych zwierząt jest zdecydowanie więcej. Pojawia się również żaba, ryba, która skacze z wodospadu, co tam się nie dzieje. No a z drugiej strony możemy zobaczyć takie polowe biuro ekipy podróżników, jest też ich pojazd, który mimo wszystko jest mniej lub bardziej, ale trochę wtórny. A to, co łączy ten zestaw z zestawami z lat naprawdę bardzo dawnych, to dziwny sposób pakowania. Zwróćcie uwagę na te wszystkie plomby. Mamy tutaj pokrywę, więc ja to zaraz natnę, nieco zmienię kadr, ale zerknijcie sobie, co tutaj się pojawia, bo w tym drzewie, na którym stoją goryle, mamy też taką wnękę. Tutaj możemy zobaczyć, jakie funkcje znajdziemy w samym pojeździe. Możemy sobie oczywiście pokręcić tymi śmigłami. Tutaj możemy powyciągać akcesoria, które znajdują się w środku. Zarówno to polowe biuro, zarówno pojazdy. No i tak to wygląda. Ja w takim razie robię ciach, ciach i zaraz otwieramy wieko. Ile tutaj się dzieje, ale chyba i tak te mniejsze konstrukcje podzielimy sobie na dwa segmenty. Najpierw zobaczymy fragment dżungli, a następnie zobaczycie to wszystko, co możemy wyciągnąć z tego ogromnego helikoptera. On jest naprawdę potężny. Ile tam w środku jest miejsca, ale jego zostawimy sobie na koniec. No to co, zobaczcie, gdzie na co dzień mieszkają goryle. Oczywiście możemy ten fragment dżungli połączyć z innymi fragmentami terenu, które znajdziecie w innych zestawach z tej serii. Mamy tutaj troszeczkę takiej formacji skalnej, to wszystko gdzieś przeradza się potem w wystające drzewa. No i oczywiście mamy owoce, które tu się znajdują, mamy też zwierzęta. Tu gdzieś sobie chodzi pająk, mamy też motyla czy żabę. A z drugiej strony znajdziemy roślinę, jakąś zapewne piekielnie rzadką, choć na początku zastanawiałem się, czy to nie jest jakiś krwiożer czy kwiat, albo coś piekielnie trującego. Nie mam zielonego pojęcia właściwie, co to za roślina, ale jest tutaj schowana. Brakuje mi, wiecie, jakiejś takiej znajdźki, na tej zasadzie, że mielibyśmy jakąś pokrywę, którą sobie otwieramy, żeby rzeczywiście do tego kwiata się dobrać, ale tak poza tym myślę, że do ekspozycji goryli ten fragment terenu wygląda całkiem w porządku.
A to wszystko możemy zmieścić w luku bagażowym tego ogromnego transportera, który widzicie z tyłu. Mamy tutaj zarówno łódź, która będzie idealna do tego, żeby poruszać się po takim bagiennym terenie. Jest jej krótkofalówka, no i jeśli chodzi o wygląd, może nie jest jakaś szałowa, ale to mimo wszystko kolejny pojazd. Jest też motocykl, również wyposażony w krótkofalówkę, ale i w całą masę bagażu. A co do samego odlewu, to wygląda tak, jak może wyglądać i w innych zestawach, no i jest też fragment obozowiska. No i mamy tutaj miejsce do pracy, bo znalazł się tu komputer. Mamy tutaj też miejsce do odpoczynku, nawet pod daszkiem, ale jest i miejsce, żeby się posilić. Jest kanapka, jajko sadzone, które właśnie robi się na patelni, na butli, no i nawet jakaś butelka do tego, żeby się napoić. Naprawdę dużo rzeczy, które możemy wyciągnąć z jednego pojazdu. Ten pojazd jest naprawdę piekielnie wręcz ogromny, no bo zobaczcie, podnoszę sobie ten element, no i możemy tutaj do kabiny sobie schować aż 4 minifigurki. Ja myślę, że i tak spokojnie zmieścilibyśmy jeszcze więcej, naprawdę przestrzeni tutaj jest co niemiara. Idziemy dalej, mamy tutaj wciągarkę, co prawda nie wiem dlaczego akurat z takim elementem, który najczęściej kojarzy mi się ze Spider-Manem i jest zrobiony w kolorze białym, niż z normalnym sznurkiem, ale może to po prostu lepiej zwisa, bo w pewien sposób jest dociążone. Możemy sobie oczywiście opuścić burtę, tutaj możemy schować całe obozowisko, no bo kto nam zabroni, jeśli mamy przestrzeń, jak najbardziej możemy to uczynić. Po bokach mamy też skrzynię, no i tutaj na przykład znajdziemy strzykawkę, pewnie z jakimiś szczepionkami dla goryli, żeby oczywiście one sobie nie chorowały. Możemy sobie te elementy też popodnosić, no i możemy sobie przede wszystkim jeździć. A jeżdżenie jest naprawdę całkiem przyjemne z tego względu, że te koła, które są z przodu, dobrze skręcają i możemy tutaj naprawdę mieć całą masę frajdy przy jeżdżeniu. Ale jeśli chcecie mieć więcej frajdy, mamy pokrętło, no i zobaczcie. Łopatki się kręcą i daje to bardzo fajny efekt, nie wpadają na siebie, oczywiście jedna z łopatek walnęła w mój palec, bo ja po prostu dość niezgrabnie kręciłem, ale pod tym kątem jest to naprawdę bardzo, bardzo bawialne. No i z tyłu też możemy sobie opuścić wejście na pokład, możemy sobie tutaj załadować łódź, możemy sobie załadować motocykl, nie ma tutaj może jakoś tak przesadnie dużo przestrzeni na cokolwiek innego, nie ma też żadnych zaczepów, akcesoriów i tak dalej, ale jeśli chodzi o pojazdy, one bez problemu się tutaj zmieszczą, tylko tak się zastanawiam, ani tak to dobrze nie wygląda, ani tak to dobrze nie wygląda. No dobra, nie wszystko jest idealne, ale pojazdy się mieszczą tak, jak się mieścić powinny, dalej tego już też nie popchniemy, tutaj oczywiście podnosimy sobie to tak samo jak z drugiej strony. Czy tu coś się znalazło? No nie, tutaj nic się nie znalazło, ale możemy sobie oczywiście coś schować, bo tych akcesoriów jest bardzo dużo, bo możemy schować sobie tutaj lornetkę, klucz i tak dalej. Naprawdę fajnie wygląda ten pojazd. Na początku tak sobie myślałem, że jest dość wtórny, ale jego gabaryty robią robotę i myślę, że jeśli poleciałoby się czymś takim do dżungli, to ciężko by się znalazło te goryle, bo one pewnie by się przestraszyły i przed takim potworem by zwiały. Często w zestawach z LEGO City minifigurki są do siebie łudząco podobne. Na szczęście nie tutaj. Figurki różnią się od siebie, no i trzy z nich mają zadrukowane nóżki. Jeśli chodzi o wygląd tych postaci, jest naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, mamy tutaj też zadrukowaną mapę z informacją, gdzie możemy znaleźć gorylę. Pilot wygląda z daleka troszeczkę jak Crazy Frog, ale naprawdę daje radę. Ładnie prezentuje się ta kurtka pilotka. Dodatkowo pod spodem mamy jeszcze koszulę w takie Hawaii kwiaty. Kolejna z podróżniczek jest wyposażona w bardzo duży aparat. Mamy tutaj też medyka oraz gościa, który odpowiada za serwis wszelkich urządzeń mechanicznych. No i goryle, a te prezentują się naprawdę bajecznie i absolutnie nie przeszkadza mi to, że są dokładnie takie same. Okej, można by je było nieco od siebie odróżnić, ale niech będą takie, po prostu wyglądają bajecznie, ładnie prezentuje się ten odlew. Mamy różne przednie kończyny, zwróćcie uwagę na to, że lewa łapa jest chwytna, a prawa pozwala na wpięcie się w studa. No i oczywiście mamy też studa na plecach, a właściwie nawet dwa i możemy tutaj wpiąć małego goryla, który podróżuje sobie na plecach jednego z rodziców. Kurczę, naprawdę świetnie wyglądają te potężne małpiszony.
Ja wiem, że starsi odbiorcy pewnie oczekiwaliby tego, że seria Adventurers powróci jako remake w bardzo podobnym wydaniu do tej pierwotnej wersji. No ale wiecie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i uważam, że w tym zestawie, jak i w innych zresztą z tej podróżniczej podserii z LEGO City, jest naprawdę cała masa fajnych smaczków. Poza tym i konstrukcyjnie, i zwierzęco jest bardzo dobrze, no bo... Kurczę, dostaliśmy naprawdę całą masę fantastycznych zwierząt. Mam nadzieję, że to nie koniec. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. A wy piszcie, co sądzicie o tym zestawie, ale i o tych mniejszych. Ja naprawdę jestem usatysfakcjonowany i zarówno Tygrys, jak i Pantka Czerwona, jak i teraz te fantastyczne, wielkie małpy bardzo mi się podobają. Cóż, zestaw mogę wam śmiało polecić, bo nie będziecie się nudzić i będziecie mogli odkrywać codzienne życie goryli. Na dzisiaj to tyle. Tyle, dzięki, cześć!